Wszystkie przychodnie w gminie Bogatynia są zamknięte. Rejestracja i porady lekarzy odbywają się zdalnie przez telefon. W szczególnych przypadkach można liczyć na kontakt bezpośredni z lekarzem. W związku z obowiązującą sytuacją uruchomiłem system całkowitej rejestracji telefonicznej. W inny sposób obecnie nie rejestrujemy się do poradni, zarówno do POZ-ów, jak i do poradni specjalistycznych, tylko drogą telefoniczną. Numery do rejestracji są dostępne na naszej stronie. Tam po prostu trzeba dzwonić i umawiać się na wizytę, która będzie teleporadą. W ramach teleporady lekarz zadzwoni do pacjenta i zbierze wywiad. Dopuszczalne są wszelkie możliwe środki komunikacji zdalnej, czyli na przykład fotografie wysłane ze zdjęciem na przykład stanu gojącej się rany, czy też innych sytuacji, które wymagają oglądu. Lekarz na podstawie tych danych podejmie decyzję, czy konieczna jest wizyta osobista pacjenta, pacjentki w poradni. Są takie sytuacje, kiedy musimy na przykład usunąć gips, zdjąć szwy. Wszystko to pozostawiłem do decyzji lekarzy. Oni decydują i wówczas umawiają takiego pacjenta na wizytę osobistą, podają datę, godzinę, o której pacjent ma się zjawić i wtedy z zachowaniem oczywiście środków ostrożności epidemiologicznej zostanie ten pacjent normalnie wpuszczony do poradni i przyjęty. Chciałem powiedzieć, że podobny system zalecałbym również w kontaktach tutaj z Izbą Przyjęć i ze szpitalem. Mamy telefony. Jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy konieczność zgłoszenia się tutaj do nas na izbę, radziłbym po prostu najpierw zatelefonować. Nasi lekarze dyżurni odbierają normalnie telefony z miasta. Można się skonsultować uprzednio, przed przyjściem na izbę przyjęć, czy taka wizyta jest aby na pewno konieczna. Statystyki mówią, że powyżej 50-60% dotychczasowych normalnych tak zwanych porad może odbywać się na drodze tak zwanej teleporady. Przypominam, że przybywając w miejsca, w których możemy natrafić na osoby trzecie, narażamy się po prostu na ryzyko zakażenia koronawirusem, nawet jeżeli sami takowego nie posiadamy. Jeżeli mamy sytuację odwrotną, to znaczy podejrzewamy u siebie takie zakażenie, również odradzam wszelkie formy kontaktu osobistego. W kontakcie telefonicznym zalecam nieukrywanie takich danych jak gorączka czy kaszel. Może się zdarzyć, że z problemem na przykład chirurgicznym, objawami towarzyszącymi są objawy grypowe. Zalecam, żeby o tym poinformować w kontakcie telefonicznym podczas rejestracji czy podczas rozmowy z lekarzem przez telefon, żeby nie ukrywać tego, dlatego że w epidemii, każdej epidemii, najważniejszym problemem jest problem skali. Czyli chodzi tu o liczbę zakażonych. Każdy z nas we własnym zakresie może pracować nad tym, żeby tej skali nie powiększać. Jeżeli system nie będzie miał do czynienia z dużą ilością zakażonych, wtedy system sobie z tym poradzi. Natomiast jeżeli my we własnym zakresie swoimi nieodpowiedzialnymi zachowaniami będziemy po prostu produkowali kolejne przypadki zakażeń, to w tym momencie strzelamy sobie sami w stopę, dlatego że zatykamy w ten sposób system, który w pewnym momencie może okazać się niewydolny. Także prosiłbym o rozsądne zachowania jeszcze raz. Ośrodki wiejskie również rejestrują pacjentów telefonicznie i również wyznaczają termin, w którym zostanie oddzwoniony. Jeżeli nie ma możliwości w danym momencie szybkiej rejestracji na wizytę, teleporadę również w ośrodku wiejskim, również są to teleporady. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby w szybkim terminie taką teleporadę uzyskać, wówczas proszę rejestrować się na inną poradnię. Myślę, że dla osób do tej pory korzystających z wiejskich ośrodków zdrowia nie ma to znaczenia przecież, skąd ta teleporada się odbędzie, prawda? Czy to będzie z Wyczółkowskiego, czy z Fabrycznej, czy z jakiegoś innego miejsca właśnie
dostępnego. Po prostu wszystko załatwiamy teraz telefonicznie. Nawet taką sytuację, która wydaje nam się, że no musimy szybko biec na izbę, bo mamy palący problem, nie wiemy jak to załatwić. Najpierw zadzwońmy. Zadzwońmy do szpitala, zadzwońmy na rejestrację, zadzwońmy na pomoc nocną, która również uczestniczy w tym systemie zdalnego sterowania jakby tymi pacjentami. Nie ma swobodnego wejścia do szpitala. Wejścia do szpitala, tutaj chciałbym poinformować, są regulowane decyzjami lekarzy dyżurnych. Tak? Jeżeli zjawi się tutaj pacjent, korzysta z dzwonka, pielęgniarka podchodzi, zbiera od niego wywiad, przeprowadza wstępną rozmowę z takim pacjentem, informując go o możliwościach skorzystania właśnie z teleporady czy zdalnej porady. Jeżeli sytuacja jest taka, która nie daje się w ten sposób rozwiązać, wówczas wzywany jest lekarz dyżurny, który indywidualnie, każdorazowo podejmuje decyzję o wpuszczeniu pacjenta do szpitala. Oczywiście wtedy z zachowaniem środków ostrożności epidemiologicznej. Myślę, że nie jestem w stanie tego nikomu zabronić, ani nikomu zalecić. Nie mam jednoznacznych informacji na temat statystycznej skuteczności takiej zwykłej maseczki, jaką jesteśmy sobie w stanie w obecnych warunkach sprawić. Jeżeli ktoś czuje się lepiej chodząc w maseczce, to nie zabraniam tego. Wiadomo, że u osób zarażonych maseczka stanowi pewną barierę, która w przypadku kaszlu czy kichania ogranicza ten promień rażenia drobnoustrojem i tutaj jest to zasadne. Natomiast czy nosić maseczkę ochronną, myślę, że to zależy po prostu bardziej od naszego rozsądku, zachowania separacji. W tej chwili już mówi się o separacji 1,5-metrowej do 2 metrów nawet. Nie zachęcam po prostu do bliskich kontaktów z osobami spoza naszego domu, tak? Bo w warunkach domowych no, nie jesteśmy w stanie takiego kontaktu uniknąć. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą spoza domu, wtedy zachowajmy bezpieczny dystans, który da nam jakąś szansę, że nie znajdziemy się w tej statystyce rosnącej, z którą w tej chwili cała Polska walczy.